Hejka, zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie do pomodlenia się dzisiaj razem ze mną. Dzisiejsza modlitwa jest spontaniczna i myślę, że właśnie to, co Wam samym wpadnie do głowy, tak naprawdę możecie na chwilę zatrzymać filmik i spróbować się pomodlić w taki sposób, jaki czujecie, że na przykład to może chcieć przekazać Wam Jezus, że macie się pomodlić właśnie w ten sposób. I tymczasem zacznijmy znakiem krzyża, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, i pomodlimy się modlitwą wojska. Panie Jezu, w pokorze i posłuszeństwie Twojej świętej woli pragnę podjąć wraz z swoimi braćmi i siostrami dzieło wojsko Gedeona. Jeżeli pochodzi ono z Twojego natchnienia i inspiracji, to pobłogosław każdy kolejny krok prowadzący do jego pełnego urzeczywistnienia. Pokonaj każdą przeciwność i daj nam swojego ducha. Proszę Cię o to przez ręce Twojej Matki Maryi i wszystkich świętych. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. A więc mam teraz taką jakby ważną myśl, że postarajmy się w dzisiejszej modlitwie mówić wszystko prosto z serca, z kompletną świadomością naszych słów, żeby to nie była taka pusta, po prostu wyklepana, nauczona modlitwa, tylko żeby znaczyło to dla nas coś więcej i żebyśmy rzeczywiście mówili to z pełnym przekonaniem. I właśnie jedną z takich rzeczy, która też również przyszła mi do głowy, jest to, że jest powiedziane, że takie najpiękniejsze rzeczy w naszym życiu dzieją się, kiedy mamy zamknięte oczy, czyli właśnie modlitwa, czy na przykład wymyślamy jakiś sposób rozwiązania problemu, czy cokolwiek, co dla nas ma naprawdę dużą wagę, jakby znaczy dla nas naprawdę wiele, to zazwyczaj przy tym zamykamy oczy, bo po prostu czujemy się w taki sposób jakby bezpieczni, czujemy się bardziej, na przykład w przypadku modlitwy, może nawet wysłuchani, czujemy się w taki sposób nawet ciężki do opisania, bo każdy po prostu musi to przeżyć po swojemu i ciężko jest przybrać do tego odpowiednie słowa. Więc postaramy się dzisiaj z całych sił, żeby właśnie wszystko było takie świadome i dla nas, dla naszego serca ważne. I myślę, że jako że zbliżają się już wakacje, czyli zapewne upragnione przez wszystkich czas, szczególnie uczniów w roku, gdzie może i są dość wysokie temperatury, ale właśnie taką rzeczą, która nas pociesza, jest na przykład słońce, ogólnie dobra pogoda, no i to, że niedługo odpoczniemy już od szkoły. A więc chciałam powiedzieć, że dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że ten rok szkolny minął nam tak bardzo szybko i za to, że niedługo już możemy właśnie mieć czas wolny od szkoły. Dziękuję Ci, Panie Jezu. I pamiętajcie, że możecie też sobie samemu w takich momentach teraz jak ten mówić, za co chcecie dziękować, i postarajmy się, żeby to dziękowanie wyszło naprawdę z całego naszego serca, żebyśmy dziękowali tak nawet za takie drobne rzeczy, ale żeby one były z taką świadomością, że rzeczywiście za to dziękujemy i rzeczywiście to ma dla nas znaczenie. I dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że niedługo będę miała więcej czasu, żeby spotkać się z moimi znajomymi, z moimi bliskimi osobami i że po prostu będę miała dla nich więcej czasu. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że mimo tego, jaka jest sytuacja teraz na świecie, to możemy chodzić swobodnie po mieście w jakikolwiek sposób, nie martwiąc się aż tak, że na przykład teraz ktoś z naszych bliskich może zachorować, bo jest coraz mniejsze prawdopodobieństwo właśnie dzięki temu, że są jakby wyższe temperatury, to jakby wirusy się mniej takie roznoszą. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że mimo tego, jak mogło być nam na przykład teraz ciężko na zdalnych, to teraz nam będzie właśnie jakoś tak łatwiej i podczas tych wakacji możemy tak zebrać sobie myśli. Dziękuję Ci, Panie Jezu.
Myślę, że już, jak już podziękowaliśmy za wszystko, co mieliśmy w tym momencie w głowie, co za co chcemy na pewno podziękować, to możemy tak jakby w skrócie opowiedzieć Jezusowi o naszym dniu lub nawet tygodniu. To już zależy, jak poprzedni tydzień nam się żyło. I jeżeli nas coś martwi, to mam takie wrażenie, że Jezus właśnie chce nam w tym momencie w tym bardzo pomóc, więc jeżeli macie jakieś zmartwienia, to podzielcie się nimi teraz z Jezusem. Żebyśmy tak mogli czuć się oczyszczeni na sercu, że rzeczywiście już tam nam to nie ciąży, bo na przykład baliśmy się komuś o tym powiedzieć i zachowywaliśmy to dla siebie w sekrecie. To właśnie Jezus, mimo że jakby już zna ten sekret, to woli o tym usłyszeć od nas i woli, żebyśmy byli dla Niego skłonni do zwierzeń. Możecie też, jak potrzebujecie jeszcze chwilkę więcej czasu, to możecie zatrzymać ten filmik. I tymczasem już szybciutko zakończymy naszą modlitwę. Modlitwą Ojcze Nasz. Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas w pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas i za tą wspólną modlitwę. Mam nadzieję, że będziecie mieli naprawdę super dzień i że po prostu jest Wam jakby lżej po tej modlitwie. Dziękuję Wam jeszcze raz. Do zobaczenia w następnym. I nie zapomnijcie też właśnie subskrybować i lajkować, bo możecie mieć takie filmiki bardzo często. To do zobaczenia w następnym.